za 10 metrów. Skręć w lewo. W 1958 roku w Warszawie zaczęto przekopywać teren getta. I gdy tylko przystąpiono do robót, hasydzi z Izraela i Stanów Zjednoczonych dali polskiemu rządowi zielone, czyli dolary. Skręć w lewo. Przekopano to miejsce na głębokość może pół metra i raz dwa odkryto kości rabina Zięby. Sprowadzono je do Izraela i wyprawiono wspaniały pogrzeb. W Knesecie parlamentarzyści stali na baczność dla uczczenia pamięci rabina Zięby. Gazety pisały, to jest sławny rabin Zięba, który dał religijnie motywowany rozkaz, żeby wziąć udział w powstaniu w warszawskim getcie, że należy podjąć walkę z Niemcami. Dotarłeś do celu. Ci rabini, no rany boskie, no... Walczymy z religijnością, z zacofaniem, z ciemnotą, z klerem polskim, no ale przecież i także z wiarą żydowską, no która tak samo jest sprzeczna z marksizmem i opiera się o jakieś tam miazmaty, prawda, niestrawne dla klasy robotniczej, więc ich tak samo ich wykreślono, no wykreślono... Polaków niosących pomoc, ale wykreślono także tych rabinów, którzy nieśli pomoc duchową Żydom. Jedni i drudzy byli do ostrzału. Rabin Zięba, dzięki swojej fantastycznej wiedzy, był mądrzejszy także w sprawach, o których nie traktowały żadne książki. Bóg powiada, nie ma wybawienia z góry, jeśli człowiek nie zrobi czegoś tu, na dole. Zarówno wypełniając Boże przykazania, jak i prowadząc wojnę, musisz pokazać, że coś robisz. Jest też inny ustęp w Talmudzie, który powiada, nie zdawaj się na cud. Cud nie jest jedynym wyjściem, musisz walczyć. Po prostu musisz podjąć walkę. Widział Stropa w jeden raz, kiedy paliły się budynki sąsiadujące z ulicą Nowolipiec. Wewnątrz tego bloku na skutek temperatury wytworzyła się trąba powietrzna. No to znaczy ogniowa, o, ogniowa, rozumiem. Strop siedział na środku placu, w fotelu. Co pewien czas jakaś dziewczyna w białym fartuszku, z trójpokojówki bez mała. Ci, którzy patrzyli, sądzili, że ta dziewczyna to jest Żydówka, w co osobiście wydaje... Tak myśleliście, że to jest Żydówka, tak? Aha. Trudno powiedzieć. Co pewien czas przynosiła mu kawę, on po prostu siedział i obserwował ten pożar. Obchodzono rocznicę powstania w getcie w 1945 roku. W Warszawie były plakaty właśnie ku czci tego powstania i były plakaty za plutym karłem reakcji, dosłownie no, przyklejane na tym samym murze. Powstania nieomal bliźniacze w swej tragedii zostały skierowane także przeciwko sobie, jakby ich bohaterowie, ich uczestnicy musieli teraz po śmierci walczyć między sobą, a nie z rzeczywistym wrogiem.